Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Na początku, jak trochę wstępu, przypominam, że jeżeli ktoś nie oglądał Isaaca, mnie nie będzie teraz, bo wyjeżdżam sobie do siostry, dlatego będę dopiero w niedzielę wieczorem, czyli następne odcinki będą dopiero w poniedziałek. No i wczoraj nie było odcinka, ponieważ wczoraj nagrywałem odcinek. Okazało się, że odcinek się nie nagrał, bo miałem wcisnięty klawisz funkcyjny Windowsa i zamiast kliknąć F9, żeby nagrywać, kliknąłem F9, żeby wyciszyć muzykę. No nie nagrał się po prostu przez ten odcinek. A i tak nagrałem tylko jeden dzień, ponieważ się wkurzyłem i zaraz wam go streszczę. No sorki za to, będę musiał tak zrobić niestety. I powiem wam, czemu zagrałem tylko jeden dzień, bo normalnie nagrałem dwa. Bo się wkurzyłem po prostu, bo poszedł beznadziejnie. Zaraz sprawdzić, co je wziąłem. Aż tyle rzeczy, po prostu to jest żałosne. Poszedłem do bliźniaka i tam nie miałem zielonego pojęcia, że ludzie nie schodzą w dół po schodach, tylko skaczą sobie z pierwszego piętra z balkonu na dół i musiałem po prostu uciekać. Mówię, beznadziejna noc. Nic praktycznie nie wziąłem. Ich karmiłem wczoraj. Kiedyś byłem optymistą, jeden z tych, co zrzekali się, że nie dojdzie do wojny. W końcu wojny wybuchały tylko w jakichś odległych krajach trzeciego świata, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nawet słuchając wiadomości, które z dnia na dzień stawały się coraz straszniejsze, nie wierzyłem w to, co się miało wydarzyć. Ja ich karmiłem wczoraj i zrobiłem aparat bimbrowniczy, ponieważ przyszedł Franco. Ten taki gościu do wymiany, on tu raz na jakiś czas przychodzi sobie przed naszymi drzwiami. I postanowiłem, że dobrym pomysłem jest wymieniać u niego drewno. W sensie, no po prostu brać drewno w zamian za jakieś różne rzeczy, na przykład właśnie bimber, ponieważ drewno mega dużo miejsca po prostu zajmuje i trudno się je przenosi, dlatego lepiej po prostu z tym wyhandlować na miejscu. W ogóle nie mam nic, żeby ulepszyć, nie mam co w ogóle robić tego dnia. To jest tragedia właśnie, to jest okropne, że ja nie wziąłem nic. Przestrzegamy przed bandami szabrowników, którzy grasują po mieście. Radzimy zamknąć drzwi i nie wychodzić na zewnątrz. Okej. Okay. Zbiorowe mogiły. Tu już słyszeliśmy, gra muzyka. Temperatura spadła. No i zaś muzyka klasyczna. Niech to na razie sobie gra. Wydaje mi się, że nie ma tu już tak naprawdę nic do roboty. Ja zrobię może jeden filtr, bo mamy dosyć sporo tych drobiazgów. Założę ten filtr, bo wody nie ma wcale dużo, naprawdę nie ma dużo. I ja muszę, naprawdę muszę znaleźć jedzenie dzisiaj, bo jak nie znajdę jedzenia, to będzie słabo. Mógłbym pójść do garażu, ale nie mam piły. To jest najgorsze, że nie mam piły w garażu, żeby w garażu cokolwiek wziąć, dlatego no nie wiem tak naprawdę, gdzie teraz mogę pójść, żeby jedzenie zdobyć. Koniec dnia. Zdecydowanie, nie ma już nic do robienia tutaj. No słabo, dzień poszedł tragicznie, naprawdę. Mogę zostawić dwóch na czuwaniu? Mogę, ciekawie. Ej, wiecie co? Tak naprawdę Bruno nie musi spać. On może czuwać. No i tak się będzie wysypiał. Szpital miejski. Dużo jedzenia. Ciekawe. Szpital był wielokrotnie ostrzeliwany. Potem jeszcze wybuchł tu pożar i wielokrotnie napadali go bandyci, a mnie to wciąż działa. W jednej z jego skrzyni nadal przyjmowani są pacjenci i ratowane jest ludzkie życie. To zasługa doktora Jeffy Mowa. Ten słynny chirurg niezłomnie trzyma w ryzach pozostałych pracowników. Ostrzelana szkoła. Ogień zmyślił, że uszkodził szkołę. Ostatnie zajęcia odbyły się tu dawno temu. Niedawno budynek zajął oddział rebeliantów. Być może pohandlują z nami. Niebezpieczeństwo. To się trochę boję. Niewielka kamienica. O, tutaj nie byłem. Jedzenia bardzo dużo. Ta stara kamienica należała niegdyś do pewnego starszego małżeństwa i ich syna. Uciekli jednak, z nim rozpoczęło się oblężenie. Krążą plotki, że są podejrzani osobnicy uzbrojeni po zęby. Aha, o, chyba nie chcę tam iść. Jedzenia bardzo dużo. Niewielki, acz luksusowy hotelik, będący niegdyś własnością biura podróży Pogoren. Obecnie zajmują go uzbrojeni bandyci.
Lepiej trzymać się z tego miejsca z daleka. No, nie chcę chyba tam iść. Supermarket. Chyba do supermarketu pójdziemy. Jedzenia mogę znaleźć. Wiele zapasów. Marko powinien szukać, wy stoicie, czuwacie. No, muszę tylko uważać tutaj, bo mimo wszystko jest niebezpieczne. Części bardzo dużo, to też mnie interesuje. Broń. Leki to mnie mało interesują. Materiałów, no, trochę mnie interesuje. Bardziej części i jedzenie. Jedzenie muszę mieć, bo bez jedzenia będzie mega słabo. Wezmę łopatę, może się przyda. Wezmę łom, też się może przyda. I chyba tyle, nic więcej nie mam, co ze sobą brać. Tak mi się wydaje, na handel raczej nic nie ma co brać. Wątpię, by tu był ktokolwiek do handlu. Nie jestem tu sam. To mi się nie podoba. Łuski. Łuski są w ogóle dla mnie nieprzydatne jak na razie, ale okej. Nie wiem, jak dotrzeć tamto miejsce. Jak to nie wiesz? Muszę być... Ktoś tu jest. Ładnymi pasuje do takiej ładnej buzi. O Jezu, ja tu... Widziałem to. Szukasz czegoś? Jedzenia. Dam ci jedzenie za przysługę. Chodzimy, zjemy razem, a potem się zabawimy. Nie, nie mogę tak. Ja niestety... Nie wiem, twoje nie mogę. Ja niestety widziałem tą akcję już kiedyś, jak grałem, akurat mi się trafiła. Chciałem jej pomóc. I nie opłaca się, uwierzcie mi. Ten gość jest uzbrojony po zęby, on nas może zabić. No nie mam jakiej pomóc. Jakbym chciał, po prostu nie mam jakiej pomóc. Idziesz za mną. No właśnie. Wyjął strzelbę. Lepiej z nim nie zadzierać, uwierzcie mi. A on ją zabierze gdzieś tam dalej. Części broni. Mega fajna sprawa. Mamy już 3 części broni. Łącznie z 2, które wzięliśmy wcześniej. A nikomu nic nie powiem, bo go to interesuje. Łącznie z tymi, które wzięliśmy wcześniej. I będę mógł dzięki temu zrobić nóż. Nóż do obrony naszego schronienia. Mega fajna sprawa. Super! Jest żarcie. Surowe jedzenie, warzywa. Może odrobię ten dzień stracony, który się nie nagrał. Bo on był tragiczny. Ja nie wziąłem zupełnie nic wtedy. Części, okej. Okay. Jedzenie, jasne. Części mnie interesują. Czego nie chcę? Cukier bym wziął na bimber. Polubiłem cukier. Książki może, zamiast drewna. Drewna mam sporo. Nie wiem, jak tam dotrzeć. A tutaj dasz radę dotrzeć? Też nie wiesz, jak. Okej. Okay. Podejdź tutaj, zobaczymy, co się dzieje. Nikogo nie powinno być. I nikogo nie ma. Zamknięte, okej. Okay. Mogę przejść dołem. Nie powinno być problemów. Nie ma już tego gościa? Nie ma. Są miejsca do schowania się, co mi się podoba. Wody. Wody też wezmę. Woda się może przydać. Jest mega dużo miejsc do schowania się. No ale dobra, przeszukujemy. On się nią zajmuje. No przykre to jest, bo przykre, ale naprawdę nie mam co zrobić. Wolę nie ryzykować. No, szczególnie, że mówię, o Jezu, po co mi to nawóz? Bez sensu. Tytoń też mi to jest niepotrzebny. No mówię, ja grałem w to bardzo dawno temu, ale mimo wszystko tą scenę bardzo pamiętam, bo straciłem po prostu jedną z moich postaci. Przez to, że tej dziewczynie chciałem pomóc. Uwierzcie mi, nie opłaca się. Trochę cukru, no mówię, ten cukier się przyda. 3 cukru daje mi 1 bimber. Da radę tutaj przeskoczyć? Da, super. 3 cukru daje mi 1 bimber, a 1 bimber naprawdę za całkiem sporą ilość różnych rzeczy mogę wymienić. Na przykład 8 drewna, to jest naprawdę, to są 4 sloty w ekwipunku.
Chyba bardziej jak na książkach zależy mi na drobiazgach. Zdecydowanie. Ja już wszystko myślałem, że tu będzie trochę więcej jedzenia. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze trochę więcej jedzenia. Mega dużo jest części, co prawda, do jakiejś broni w stylu, jakiś łusek, nie wiem, coś w tym stylu, ale to mnie nie interesuje zupełnie. Tu już nie mogę nic wziąć, chociaż zaraz, co ja mam? Jeszcze raz muszę sprawdzić, czy nie wolę czasem bardziej drobiazgów. Boże, kończy się zaraz noc, muszę się streszczać. Mam nadzieję, że tego gościa tutaj nadal nie ma. Nie ma go, okej. Możemy tutaj zejść na dół. Dobra, widzę, że tutaj się przyda łopata, tutaj się przyda łom, ale to na następną wyprawę. Cztery części wziąłem. Części mnie jeszcze też interesują bardzo. Tutaj nie powinno nic być. Okej. Luźno. Tutaj też luźno. Jest miejsce do schowania się. Też luźno. Łóżko. Ciekawe, co tu robi łóżko? Ziołowe lekarstwa, składniki lekarstw, woda pitna. Ziołowe lekarstwa mógłbym wziąć. Zamiast drewna. Ziołowe lekarstwa mi się bardzo przydadzą... Na jak to się nazywa? Na handel z tamtym gościem. Którego ojciec jest sranny w garażu, coś w tym stylu. No nie zdążę zaraz. Muszę się streszczać, naprawdę. Jak tylko wybije ta taka godzina, ta jakby na czerwono zaznaczona, od razu się stąd zwijam. Części broni, okej, super. Trzy części. Łącznie z tamtymi częściami obok. To już są trzy. Znaczy dwa i teraz z tymi to jest trzy. Biorę te części i się zwijam. Nie chcę tu jakby dłużej siedzieć, ponieważ jeżeli będziemy siedzieć po czasie, no to jest możliwość, że po prostu nasz przeszukiwacz, który akurat wyszedł na wyprawę, coś mu się stanie w drodze powrotnej, a tak to bez problemu wróci i nic mu się nie stanie. Noc genialna wyszła, co prawda możliwe, że humor stracą nasi... nie wiem ciągle jak na nich mówić. Nasi faceci. Ale no mówię, noc dla nas była mega owocna. Co za noc. Wybrałem się tam jeszcze raz. Ta noc była spokojna, super. Ten bydlak wykorzystał bezbronną dziewczynę, ale nie mogłem go powstrzymać. Zabiłby i mnie i ją, no właśnie. Rozumiem, dlaczego Marko nie pomógł tej dziewczynie. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Ta nieszczęsna dziewczyna, nie wyobrażam sobie, że coś takiego mogłoby się przytrafić mojej siostrze, córce lub przyjaciółce, może nie mogę się wysłowić. Paweł, głodny, zmęczony, Bruno, żarcie rób. Trzeba żarcia zrobić. A Marko, idź też odpoczywaj. Potrzebujemy... No, drewna mam sporo. Dwa opału. O Jezus Maria, no. Marko, ty też odpoczywaj. Wy musicie się wyspać. Bruno się wyśpi do wieczora. Tymczasem będzie tam robił różne rzeczy. Dwa razy gotowana żywność, okej. Chociaż wiesz co, Marko, ty teraz sobie zjesz. I dopiero się położysz. Żeby Bruno z automatu mógł zrobić po prostu kolejny posiłek, bo teraz nie mogę go robić. Cukru mam za mało. 4 jednak potrzeba. Okej, 4, czyli muszę pamiętać, że to jest 4 cukry, a nie 3, czyli trochę za mało wziąłem, no szkoda. Ten slot jeden w ekwipunku tak naprawdę szkoda, że go zajęliśmy nawet. Dobra, ty zjadłeś? Ty też sobie teraz zjesz. Fajnie jakby przed Franco, mógłbym powymieniać Bimber 1. Przynajmniej jest ciepło. Ty robisz jeszcze jeden posiłek i spróbuję zrobić gotowaną żywność znowu. Mam nadzieję, że to zostanie na następny dzień, to się nie zepsuje. Bardzo mam nadzieję, bo jeżeli się zepsuje, to okropnie, tragedia. Moglibyście otworzyć te drzwi, nie mam złych zamiarów. Martwi mnie to.
Ej, to słuchaj, fajna miejscówka. Szukam schronienia na jakiś czas. Mieszkałam w dużym bloku, zanim go zbombardowano. Mam pomysł. Pozwólcie mi zaś, a ja pomogę. Mogę poruszać się cicho jak kot. No nie, Arika. Sorki. Błagam was. No nie, nie mogę. Ale gówno, a się źle czuję, naprawdę. No nie mogę, nie mogę, jak ja ledwo daję tych chłopaków ten wyżywić, a kolejna osoba mi jest w ogóle nieprzydatna. No sorki. Nóż, możemy zrobić nóż w końcu. Nie mają żadnych notek? Nie, nie, nie czuję się źle, że ją odrzuciliśmy, okej. Okay. Dobra, wypocząłem sobie. Paweł, jesteś głodny, idź sobie zjedź. A Bruno, już możesz tak naprawdę odpoczywać i iść spać. Ta dziewczyna, o której opowiadał Marko, biedaczka. No będą... Jest smutny, no nie, ty śmieciu, no. Stał się smutny. Marko też jest smutny, co? Czyli jednak się zrobili smutni, bo odrzuciliśmy tą Arikę. Co tak naprawdę mógłbym zrobić? Kolejny filtr na pewno by się przydał. Mógłbym sobie to ulepszyć. Co by mi to dało? Mógłbym zabijać deskami dom. Mógłbym zrobić pułapkę na szczury. Coś w tym stylu. Ale tutaj natomiast mógłbym robić piłę. Ale to za dużo części kosztuje. Na nic więcej mnie nie będzie stać. Piła. No piła mnie najbardziej interesuje. Żeby do tych wszystkich miejsc, do których chciałbym się dostać, potrzeba mi właśnie piły. Ale na razie zrobię ulepszony warsztat. Wszystko jest coraz bardziej zdemoralizowane. Jeżeli nasi... naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak ich nazywać. Jeżeli nasze postacie są smutne, często będą właśnie mówić takie rzeczy. Typowo właśnie. No smutne po prostu. Po co ja poszedłem do tego cholernego sklepu? No właśnie, im teraz jest źle. I dobra, co my możemy tutaj robić? Ogródek mnie nie interesuje. Mnie interesuje tak, pułapka na zwierzęta. 10 części, bardzo dużo. Ale dzięki temu będziemy mieć po prostu dostęp zawsze do mięsa. Oraz deskowanie mnie interesuje, ale na to mega dużo drewna mi jest potrzebne. A ja tego drewna w ogóle nie mam. Zrobię kolejny filtr. Bo tej wody jest co prawda 13, całkiem sporo. Ale zawsze mogło być więcej. A ty Marko, leć tutaj. Odpal radio. Czy Marko nie mógł jej jakoś pomóc? No nie mógł, umarłby. Zrozum to. I lecimy po radiostacjach znowu, może jakieś informacje. Temperatura spadła. Opady deszczu, to nic się nie zmieniło. Słuchaj, muzykę klasyczną. Szabrownicy. Nie, że w mieście pogodnie toczy się wojna, to jeszcze rośnie nam przestępność. Doszczelają zgłoszenia o naparach armunkowych z użyciem broni. No nie pamiętam, czy to było, czy nie. Gra muzyka, okej, okay, niech ta muzyka sobie gra. No i to jest cały dzień. Ustawię Pawła na krześle, może się lepiej poczuje. Nie mam zielonego pojęcia, czy to zadziała. Smutny, smutny, zmęczony, okej. Okay. Nikt nie jest głodny, o to chodzi. Wow, plac budowy. Ile nowych rzeczy tutaj się należy pojawiło. Ruiny willi. No i się muszę zastanowić teraz, gdzie iść. Wyczuwacie oczywiście. Stara willa w zamożnej dzielnicy. Mówi się, że grupka dezerterów wybrała ją na swoją kryjówkę. Mogą być niebezpieczni i podejrzliwi wobec obcych, ale pewnie mają pod dostatkiem rozmaitych zapasów, takich jak konserwy z wojskowych racji. Posterunek wojska. Ci sami, którzy w dzień do siebie strzelają, w nocy często są handlują. Wojskowi mają sporo zapasów i chętnie wymienią je na alkohol i papierosy, tylko uważaj, nigdy nie wiadomo, co im odwali. Jedzenie dużo, broń bardzo dużo. Możliwy handel, niebezpieczeństwo. No boję się do nich iść. Szczególnie, że alkohol wcale dużo nie ma na wymianę, tylko jeden mam. Plac budowy. Jedzenia bardzo... opuszczony plac budowy luksusowego osiedla mieszkaniowego, które miało być prawdziwą perłą Pogoren. Dziś to stanowisko strzeleckie wojskowych snajperów. Wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Możemy znaleźć jakieś użyteczne przedmioty pozostawione przez budowlańców i rebeliantów, którzy zajmowali go przez jakiś czas, nim zostali wyparci.
Nie wiem, w jaki sposób działa to, że tam są snajperzy. To mi się nie podoba. Ale jest bardzo dużo jedzenia, bardzo dużo materiałów, bardzo dużo części. Wszystkiego jest tu bardzo dużo. Chyba, że znowu do tego supermarketu pójdę, w 23% zaledwie to wziąłem. Jedzenia niewiele jest, no a jedzenia mi wszystko zależy nadal. Części dużo, materiałów dużo. Zaryzykujemy ten plac budowy. No mam nadzieję, że nie wiem. Deweloper obiecuje, że mieszkania są ukończone bez względu na wszystko. No ja się boję tej gadki o snajperach. Wow. Nie wiem, gdzie ja mam tutaj uważać czy coś. Mega dużo drewna, ale drewno mi jest niepotrzebne raczej. Czy to są ludzie jacyś? Nie, tu nikogo nie ma. Może na górę nie wolno wchodzić czy coś? Ale się martwię ciągle, jak jest ten strzał, no. Nie wiem sam, czego się spodziewać. Jedzenia bardzo dużo, to mnie zainteresowało po prostu. Tu mogę zejść jakoś? Nie, nie mogę. No ciągle słyszę te strzały. Ciągle się martwię. Ale ja nie wiem nawet skąd oni mieliby strzelać. Niby stąd chyba, nie? Z tych budynków oddalonych tutaj. Czyli lepiej się nie podchodzić pod krawędź może? Coś w tym stylu? Nie wiem. No nie mam zielonego pojęcia. Na razie będę chodził cicho. Bo jeszcze nie wiem, czy może tutaj kogoś nie ma. Tutaj jest do zebrania, ale się boję tam zebrać na przykład. Gdzie tu niby jest jedzenie? Są same części. Ej, no boję się tam zebrać. Co to było? Strzał na górze był. No, to jest strzał tutaj z góry. Może tutaj ktoś stoi? Zaraz, zaczekam. Tak, tutaj ktoś stoi. To niemiło. Zaczekam, aż on wystrzeli, dopiero tutaj przeszukam miejscówę. No tutaj nie ma nic do wzięcia praktycznie ciekawego. Tam jest jakiś gościu i się aż boję tutaj rozkopywać. Bo on mnie przecież może usłyszeć. A muszę to przekopać chyba, żeby się dostać na drugą stronę, z tego co ja rozumiem. Części, okej. No i ogólnie zamiast drewna to ja wolę drobiazgi. Wolniej, 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 stary. No słychać ich tu. Mężczyzna przekradając się przez tamte ruiny. Rebeliant przy punkcie kontrolnym. Nie wiem, czy oni nie usłyszą czasem, jak ja tego nie będę rozkopywał. Wow. Trafienie. Nie słyszą. Super. Mogę przejść. Ale to mi nie da przejścia nigdzie dalej przecież. Moje uszy. Sam środek. Tutaj mogę otworzyć, ale co mi to da? Przeskoczyć? Nie przeskoczę. Ojej. Nie, no, tędy nie przejdę, oni mnie zauważą. A dołem? Tutaj jest przejście. Boże święty, dobrze zauważyłem.
A nie, tu przejścia nie ma, to jest rozwalone. Ale gówno! No to masakra trochę. No tutaj nie da rady. A ja muszę się jakoś przesunąć na tą drugą część. No chyba by to był zły pomysł, żeby tutaj iść. Nic nie dostaniemy. Zaczekam, aż oni strzelą i postaram się tu przemknąć. Najpierw chcę usłyszeć tylko strzał. No, ale on nie strzela już. Widział mnie. Co ja mam w plecaku? A Jezu, ale głupota. Biegniemy do wyjścia, no. Nie ma tu już nic, co można by zrobić przecież. Gościu mnie widzi, jeżeli tam przechodzę. No mówiłem. Słabo wyszło. Nie wyszło najlepiej. Mogło być znacznie lepiej. No, tam podobno jest jedzenie, ale gdzie? Z tej strony, w której ja mogłem się dostać, no tam nie było nic. Paweł nie wygląda dobrze. Też nie da się zadzwonić po karetkę. Co się stało? Zaatakowano nas. Paweł nie czuje się zbyt dobrze, trzeba mu dać jakieś lekarstwa. Bruno jest lekko ranny, zaatakowano w nocy. Ktoś próbował nas okraść. Ale jak nas nie interesuje, bo na następny dzień się wylosuje kolejnie. Zupełnie inna rzecz. Jezus Maria, głodny, chory, lekko ranny, smutny, zmęczony. Ty daunie. My się widzimy w następnym odcinku. Ten początek dnia i tak się na nowo zmieni jakby. Dlatego ja nie za bardzo się przejmowałem tym, co tutaj się wyświetliło. Jak na razie wielkie dzięki za oglądanie. Przypominam, że następny odcinek będzie dopiero w poniedziałek. Jeżeli wam się seria podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!